punktu widzenia obecnej sytuacji trzeba powiedzieć jednoznacznie, że jesteśmy w przełomowym momencie, w zakresie techniki grzewczej, dlatego że we wszystkich krajach europejskich następuje w tej chwili bardzo szybkie odchodzenie od gazu ziemnego. Takim najlepszym przykładem jest bardzo duży kraj jak Niemcy, gdzie w tej chwili w ciągu najbliższych 2 lat udział sprzedaży pomp ciepła będzie sięgał już prawie 80-90% z bardzo w sumie niewielkich liczby, około 150 tysięcy pomp ciepła sprzedawanych w 2021 do prawie 700 tysięcy w 2024. Jest to kwestia przyspieszenia odejścia od gazu ziemnego i to będzie się działo również w innych krajach, między innymi myślę, że w Polsce. Jest to też potężna szansa dla polskich producentów pomp ciepła. Wymaga zmiany podejścia w kontekście tej właściwie jedynej szansy, która się zdarzyła właśnie w tym roku i w najbliższych latach. Chodzi o kwestię stworzenia zintegrowanego programu wsparcia polskich producentów, tak aby zwiększyć skalę produkcji, tak żeby wykorzystać szansę produkcji i w Polsce, i w Europie. Także myślę, że jesteśmy w sytuacji, którą można by nazwać jako pewna odpowiedź na gazową broń Putina. I jest to odpowiedź nie tylko poszczególnych krajów, ale jest to również odpowiedź Komisji Europejskiej w ramach planu Repower EU, który lada moment zostanie szczegółowo opublikowany i w którym znaczenie pomp ciepła jest absolutnie kluczowe w ogrzewaniu budynków.